Panie i panowie, przed wami Łukasz Szczepanik! Siema, cześć! Fajnie u was być, naprawdę. Tak się jaram tym tutaj, że jestem u was, że to jest masakra. Zawsze chciałem w ogóle wystąpić w Opolu. Tylko, że jak byłem w przedszkolu, pojechałem na casting do od przedszkola do Opola. Nie odezwali się do tej pory, zadzwonili z radia na sygnały, więc jestem, dostałem się. Słuchajcie, jestem początkującym stand-uperem. Kilka występów mam na swoim koncie, ale po pierwszym występie mi totalnie odjebało. Poważnie, ja wychodząc z klubu, w którym występowałem pierwszy raz, wyszedłem i chciałem sobie z ludźmi zdjęcia robić. Mało tego, ja we Wrocławiu na rynku z krasnalami zdjęcia robiłem. Nawet dałem pierwszy autograf na mandacie za zakusanie ciszy nocnej, ale to się liczy. Także mówię wam, mega. Ja nie wiem, co się wydarzy, jak ja wyjdę stąd z radia i wyjdę na Opole. Amfiteatr jest mój. Naprawdę. Ogólnie fajnie tutaj jest, bo zaraz jest szpital i więzienie. Więc możecie mnie szukać tu bądź tu. Jechałem tutaj do radia, do Opola. Faktem długo mi to zeszło. Jeszcze krążyłem wokół kampusu. Moja żona próbowała mnie w jakimś stopniu odstresować. Duży stres miałem. No i tak naprawdę... Mówi do mnie, opowiem ci suchara. Mówię, no to dajesz. Szedł Jasiu gąbką i wsiąkł. Słuchajcie, ja już wiem, jak czuje się żona Karola Strasburgera. Ja wiem, że moja żona idealnie by się dogadała z Karolem Strasburgerem. Mówię wam. Ja tak do niej mówię, kochanie, myślałem, że się jakoś inaczej, nie wiem, mnie odstresujesz. Nie, może się nim pobawisz? Ona z takim wkurwem na mnie popatrzyła i mówi, ja się nim nie bawię, ja go traktuję poważnie. Także udało jej się. Ogólnie, słuchajcie, mówi się, że nie wiem jak tu, ale stand-up uczy i bawi. Pewien typ na występie we Wrocławiu wziął to bardzo dosłownie. Przyszedł odrabiać lekcje na występ stand-upu. Nie wiem, czy tak występujący byli chujowi, że stwierdził, że będzie miał ciszę i spokój, czy nie wiem. Zapłacił 20 zł za to, żeby odrobić lekcję. To tak jakby zamówić prostytutkę. Porozmawiać z nią o sensie życia. To tak mniej więcej w ten sposób to wygląda. Jak zacząłem robić stand-up, zacząłem być komikiem, powiedziałem wszystkim. Ostatnio też powiedziałem mojej babci, czym się teraz zajmuję. Ona jest lekko głucha i zamiast usłyszeć, że zostałem stand-uperem, zrozumiała, że zostałem Uberem. I zjebała mnie za to, że będę teraz najebany studentów woził. Masakra. W ogóle... Fajnie, no naprawdę fajnie. Byłem naprawdę wielkim imprezowiczem. Wielkim imprezowiczem, ale po ślubie mi się to bardzo mocno ukróciło. Więc jedyna impreza, na jaką teraz chodzę, to są dożynki parafialne przy kościele. Jestem w kościele raz do roku i właśnie wtedy. Słuchajcie, idąc tam na dożynki, zanim wejdziesz, to jest kantor. Musisz wymienić złotówki na tamtejszą walutę, jaką są plebanki. Masakra. Zespół ciągle ten sam. Koło gospodyń wiejskich z brzegu dolnego. One wszystko zaśpiewają. Ostatnio śpiewały AC/DC. A na koniec imprezy koko, eurospoko. Ze skrajności w skrajność. Ale ja ostatnio stwierdziłem, że mnie plebanki zniszczyły. Ja 2 dni wracałem do domu. Ksiądz proboszcz chciał się ze mną jeszcze wchowanego pobawić, ale jakoś mu uciekłem. Stwierdziłem, że nie, to jednak czuję niebezpieczeństwo. Chociaż kiedyś byłem ministrantem. Tak? Byłem ministrantem. Fajnie było. Chodziliśmy na kolędę. Wtedy bawiliśmy się schowanego. Tylko, że nie mogliśmy mówić nikomu, co się dzieje na parafii. O Boże! To samo powiedzieli moi rodzice. Tak. Ja księdzu powiedziałem otwarcie, że nie toleruję 2 rzeczy. Chamstwa i ciepłego oddechu na plecach. Dał mi spokój. Ale pewnego listopadowego, bodajże to było wieczoru, jesteśmy w kościele. Cały kościół modli się dla jego bolesnej męki. W tym momencie zachciało mi się srać. Ja jedno miałem tylko w głowie. Miej miłosierdzie, żeby nie poszło po nogawce. Długo nie myśląc, wybiegłem z kościoła wejściem dla ministrantów. Szukałem pierwszego lepszego miejsca. Stoję, patrzę, jest pomnik świętego Floriana. Ja wtedy nie wiedziałem, kto to jest święty Florian. Nie wiedziałem, że to jest pomnik. Ja nie wiedziałem, jak wygląda ten pomnik. Poszedłem na ten pomnik. Zdjąłem portki. Jeszcze komża mi trochę przeszkadzała, to musiałem sobie podwinąć. Zrobiłem, co miałem zrobić. Wiecie, jak to wyglądało?
Jakby święty Florian nie wytrzymał i się zesrał. Ksiądz proboszcz jak to zobaczył, chciał mnie od razu wyjebać, ale się nie dałem. Uciekłem mu po raz drugi. Także tak, takie... Tak się właśnie w kościele na Dolnym Śląsku bawi. Ale ja mam często tak, że w nieodpowiednich momentach łapie mnie do kibla. Jakiś czas temu jechałem autostradą, 25 km do najbliższej stacji. Ja nie wiedziałem, że ja tak szybko obliczę odległość przez prędkość i kiedy ja dojadę na tą stację. Tu nie było miejsca na kalkulację. Zatrzymałem się na pasie awaryjnym na autostradzie. Na autostradach często są takie dźwiękochłonne, nie? I są drzwi. Dla mnie te drzwi to były jakbym wszedł do krainy Oz. Jakbym był w zaczarowanym ogrodzie. Jeszcze tam małe zajączki skakały, zrób tu kupę, zrób tu kupę. Posłuchałem. Zrobiłem, co miałem zrobić i dostałem mandat. Tak. Bo okazało się, że te szyby dźwiękochłonne, to nie jest na zasadzie, że ja widzę ich, oni mnie nie. Policjant doskonale widział, co zrobiłem i dostałem 500 zł mandatu. Tak. To nie jest jedyna przygoda z policją. Jakiś czas temu straciłem prawo jazdy. Tak, straciłem prawo jazdy za prędkość, bo mało mi adrenaliny w życiu. Mając żonę, kredyt i takie sytuacje jak ta na autostradzie. Słuchajcie, byli wszyscy wkurwieni na mnie. Począwszy od żony, rodziców, ale najbardziej empatyczną osobą okazała się moja babcia. Tak, moja babcia. Ona mnie kocha, naprawdę mnie kocha. Mówi to wielokrotnie. Pojechałem do niej kilka dni po stracie prawo jazdy do niej do domu. Wchodzę, a ona na wejściu. Coś to odjebał. A wie babcio, no straciłem prawo jazdy i tak dalej. Ona dalej, coś to odjebał. Na chuj ci ten las na ręce. Tak, kurwa dziary nie widziała. No bo babciu, ona wiecie co, chciała mnie wodą święconą oblać. Ona podchodziła do mnie z krzyżem i z czoskiem. Mało co brakowało, by mi kołek owsikowy chciała wjebać w serce za to, że mam dziarę, nie za to, że straciłem prawo jazdy i mogę stracić pracę. Ale tak jak wspomniałem, moja babcia jest kochana. Ale też chodzi na stand-up. 79 lat, babcia przełamuje granice. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jestem na występie, mój drugi czy trzeci występ. Babcia w pierwszym rzędzie. Ja wchodzę, podjarany, zaczynam występować. Nagle przerwa mi krzyk mojej babci. Zdejmijcie go! Jest chujowy! Dajcie tego grubaska! W trakcie tego, co ona mówiła, musiałem się uchylić, żeby nie dostać butelką, bo moja babcia stwierdziła, że będzie śmiesznie rzucać butelkami po piwie. Tak, więc moja babcia mnie kocha, więc co tu dużo powiedzieć. Ale jak straciłem prawo jazdy, to tak naprawdę musiałem kombinować, żeby ktoś ze mną jeździł. Pracowaliście kiedyś ze swoim, nie wiem, chłopakiem, dziewczyną. Pracowaliście. Fajnie, prawda? Mega jest. Super. Tu nie? Słuchajcie, jest świetnie. Można spędzić więcej czasu razem. Zbliżyć się do siebie. Miłość kwitnie, tak? Ja się dowiedziałem, tak naprawdę, co planujemy na kolejne 10 lat z remontowaniem w domu. Ustaliłem na kolejne 5 lat kolory zasłonek. I dowiedziałem się o wszystkich serialach, które lecą aktualnie w telewizji. Wszystkie streszczenia. Ja wiem, że Marek Mostowiak pojechał do Australii. Ja wiem, że dlaczego ja, to dlatego on. Ja wiem wszystko. Poważnie. Nawet, że tak powiem, nudziło się mojej żonie i zaczęła oglądać Modę na sukces. Od pierwszego odcinka. Doszła do 123, musiała wrócić do pracy. Ale jeżdżenie z nią, to tak przez pierwszy tydzień było cudownie. Drugi tydzień, co jak żona musi wrócić do pracy? Ulga? Owszem, bo drugi tydzień to jest walka o życie. Naprawdę, ty albo ją zajebiesz, albo ona ciebie. Tylko, że nie możesz się odezwać, nie mając prawa jazdy, bo cię zostawi na środku drogi. Będziesz musiał wracać na piechotę do domu. Dlatego tutaj ważyłem słowa. Ale musiałem ogarnąć kogoś do jazdy. Tak, no bo prawo jazdy nie mam, a pracować trzeba. Jestem przedstawicielem handlowym, więc no tutaj tak, sorry, bez prawa jazdy daleko nie zajadę. Każdy normalny, powtarzam, normalny człowiek ogarnąłby kumpla za kilka złotówek dziennie i miałby z głowy. Tak? Każdy by tak zrobił.
Ale nie. Ja wpadłem na bardziej wysublimowany pomysł. Zadzwoniłem i poprosiłem o pomoc mamę. Ojej, tak kurwa mamę. Słuchajcie, ja myślałem, że poziom napierdalania się ze mnie już jest, sięgnął zenitu. Myliłem się. Na każdym kroku słyszałem pytania. Jak się jeździ z mamusią? Czy mamusia ci kanapki do pracy zrobiła? A czy mamusia chodzi z tobą do toalety? No kurwa, geniusz. Geniusz, ja powinienem dostać Nobla za debilizm. Naprawdę. Tylko, że relacje z moją żoną przed jeszcze pandemią, bo to cała sytuacja z prawo jazdy była przed pandemią, były cudowne. Naprawdę. Moi rodzice z moją żoną też mają o dziwo bardzo dobry kontakt. I jestem tu na przegranej pozycji, bo gdy z nią się pokłócę, ona ma kartę przetargową. Zadzwonię do twojej mamusi. Znowu muszę siedzieć cicho. Ostatnio pojechaliśmy do nich na obiad w niedzielę. Pokłóciliśmy się w trakcie jazdy. Weszła do mieszkania moich rodziców, powiedziała co i jak. Odwróciła się i wyszła. Ja się poczułem jak dziecko oddane do okna życia. Jeszcze na odchodę ten tekst. Niech mamusia coś z nim zrobi, bo chyba się zepsuł. Tak. Moja żona też mnie kocha. Nie wiem, czy wspominałem o tym. Też jestem bardzo wykorzystywany przez moją żonę. To dobrze. Do celów, żeby chodzić na zakupy. Tak. Dziwią mnie faceci, którzy mają problem z zakupami podpasek. To jest rzecz normalna. Ostatnio poszedłem do Żabki kupić Always'y mojej żonie, bo przyszedł czerwony alert. Podeszłem do koszyka, idę do kasy. Akurat przede mną gościu też kupował podpaski, tylko że stoi taki przyczajony. Kasjerka na niego tak patrzy. Gościu nie wytrzymał totalnie napięcia. No co kurwa odpity ma? On miał wszystkie rodzaje podpasek. Zielone, niebieskie, czerwone, ze skrzydełkami, bez skrzydełek. Noc, dzień, wszystkie. Teraz wyobraźcie sobie sytuację taką. Gościu z reklamówką z Ikei wraca do domu po cichutku, żeby jej nie rozruszyć. Mówi do niej, kochanie, przyniosłem ci podpaski, dawaj to! Ta rozpierdala podpaski po całej chacie. Wszędzie są podpaski. Gdzie czekolada? Ale kochanie, nie mówiłaś nic o czekoladzie? Wypierdalaj po czekoladę, bo wedel w wielu sztukach w Żabce jest. Współczuję mu, ja tak nie mam. Jeszcze. Jeszcze. Ale tak jak wspomniałem, często chodzę do sklepu. Ostatnio byłem w Lewiatanie. Robię zakupy i wchodzi typ ubrany na czarno. W czarnej masetce. I zamiast dzień dobry powiedzieć na wejściu, to mówi jebać PiS. Gościu z regałami, gdzie są makarony, też krzyczy tam jebać PiS. Ja taki zmieszany. Kiwnę głową. Jebać PiS. A kasjerka na to. Teraz na zawsze i na wieki wieków. Poczułem się jak w kościele. Tak. Moją największą wadą jest to, że jestem zajebistym bałaganiarzem. Ale podobno to jest oznaka inteligencji. Tak wyczytałem. Więc wychodzi na to, że jestem zajebiście inteligentny. Drugi Einstein, aczkolwiek troszeczkę leniwy. Jestem naprawdę wielkim bałaganiarzem. Wszyscy są na mnie wkurwieni, że ja nawet talerza po sobie nie wezmę i nie zaniosę. Tak? Naprawdę jest już źle, bo muchy moją chatę wybrały na wakacje all inclusive. Jak chcę wrócić z pracy do domu i wbijam do nawigacji ulicę, to ten głos w nawigacji mówi mi, kieruj się za smrodem. Słuchajcie, w tym wszystkim, w tym całym syfie znalazłby się Kaczyński schowany przed strajkiem kobiet, respiratory Szumowskiego, no i karty do głosowania Sasina. Wszystko to by się tam znalazło. Matka. Ja tak naprawdę wiem, że już jest źle, bo największymi moimi przyjaciółmi zostały Prusak, Karaluch i Pleśń. Doszło do tego, że ja z nimi wódkę już piję. Jestem mega, mega bałaganiarzem. Też wróćmy do mojej żony, bo to też co ciekawe. Moje kontakty z nią przed pandemią, tak jak wspomniałem, cudowne. Posiedzieliśmy prawie rok razem w domu. Nie polecam. Ale teraz przyszedł czas na to, żeby szczepić. Tak.
Ja jej kategorycznie to odradzam. Ja wolę, żeby wszystkie kwiatki w chacie zaszczepiła, niż ona sama, bo z taką drugą jak ona nie wytrzymam. Dwie w domu to za dużo. Naprawdę. Ja ogólnie zawsze miałem tak, że nikt mnie nie rozumie. Nikt kompletnie. Byłem typem chuligana. Moja matka, jak chodziła do szkoły, mogła spokojnie zbierać punkty witaj. Na koniec szkoły, zamiast jadać wychowawczyni kwiaty, to rada pedagogiczna dawała kwiaty mojej matce. Takim byłem gościem, że naprawdę matka chodziła i dostawała kwiaty. Po prostu. Za to, że przyszła. Tak. Pod koniec szkoły cieszyli się. Szczepanik wychodzi ze szkoły. Super. Wreszcie odżyjemy. Ale to już jest za mną. Przyszedł etap na to, żeby się ustatkować. Tak? Moim rodzicom totalnie odjebało po mojej wyprowadzce z chaty. Oni przeżywają drugą młodość. Jakiś czas temu chciałem zabrać jeszcze kilka rzeczy, które zostawiłem u moich rodziców w piwnicy. Mieszkają w bloku. Jak pytam się mojego taty, mówię, słuchaj, są tam jeszcze moje te kartony, moje narty, zabrałbym to. Ojciec stwierdził, że to miejsce zmieniło się nie do poznania, nie mogę tam już iść. Mówię, kurwa, dlaczego? Nie, ja nie pójdę. Zabrałem po cichutku klucze do piwnicy. Patrzę, jakieś nowe. Mówię, kurwa, nowe klucze. Schodzę do piwnicy. Patrzę, drzwi. Dźwiękoszczelne. Kto normalne drzwi dźwiękoszczelne montuje w piwnicy? Otwieram. A tam pokój Greja. Mam niesmak do dzisiaj. Ja mam w głowie taką sytuację. Rodzice siedzą w salonie. Wybija godzina 22. Ojciec do matki mówi, Edyta, zagramy w grę. Zakłada maskę z piły. Wiąże jej oczy. Wychodzą z mieszkania. Prowadzi ją do piwnicy. Sąsiedzi przechodzą, ale nic nie widzą. Później będą udawać, że nic nie słyszą. Tak. Schodzą do tej piwnicy. Otwiera się drzwi. A tam Blanka Lipińska. Bo stwierdziła, że będzie pisać erotyka. Mój ojciec ogólnie stwierdził, że gdyby nie moje narodziny, to 50 twarzy Greja byłyby oparte na faktach autentycznych i nazywałyby się 50 twarzy Radosława. Straszny obraz. Zapomnieć, nie wiedzieć, zamazać. Nie ma. Ale to nic. Poszliśmy z moimi rodzicami na film Blanki Lipińskiej. 365 dni ekranizacji. Tego bestselleru. Moja matka po filmie wychodząc z sali, bo byliśmy tam z nimi. Moja matka wychodząc z sali na cały głos bez krępacji dojebała do mojego ojca. Radek, ty w nocy będziesz moim Massimo. Zapomnieć. Nie było tego. Nie było. Chociaż ja się uważam romantykiem po tym filmie. Ja już nie zachęcam mojej żony słowami typu kochanie, chodź się bzykać. Nie. Nie ten droga. Zaraz do niej mówię. Kochanie, zapraszam cię do sypialni, a mój kuc przemierzy katakumby otchłani. I się wkurwiła. Jeszcze dojebała mi, że prawdziwy seks powinien trwać tyle, ile reklamy na Polsacie. Pozamiatała mnie. Tylko, że ja też uwielbiam bezpieczny ten seks. Ja dbam o to, żeby mojej żonie nie stała się krzywda. Dlatego podczas seksu przywiązuję ją do łóżka, żeby z niego nie spadła. Chociaż ma to drugi podtekst. Że jak już mam ochotę, to żeby nie spierdoliła mi z niego. Ja też zawsze uważałem, że związki z młodszymi kobietami są fascynujące. Seks z nią jest jeszcze bardziej fascynujący. Do momentu, kiedy nie mówi do ciebie tato. Słabo. Chociaż z 40 plus, no jest fajnie, taki milf, nie? Gorzej, jak partnerka ma 75 plus. Słabo usłyszeć podczas seksu, chodź do babuni. Błędy młodości? Nie polecam. Naprawdę, nie polecam. Dla mnie ogólnie temat seksu nie jest tematem tabu. Dziwią mnie troszeczkę politycy, bo niektórzy są tacy bardzo mocno anty-LGBT. Ja do nich nic nie mam, naprawdę szanuję. Każdego z osobna bym pocałował, może nie, bo któryś by się mógł zakochać, ale szanuję. Ale na całym świecie większość polityków jest anty-LGBT. Na przykład w Polsce, na Węgrzech, w całej Europie. Ale weźmy takiego na przykład eurodeputowanego z Węgier. Radykał, można powiedzieć, tak? Radykał.
musiał tak się uświadomić w tym, że jest anty-LGBT, że musiał zorganizować orgię z innymi panami. Tak. Później Orban go bierze na dywanik. Odpala Facebooka. Odpala profile. Dobra, któremu robiłeś loda? Temu, temu i temu. Którego waliłeś w dupę? Tego, tego i tego. Ten obrazek siedzi w mojej głowie, on mieszka tam i nie płaci czynszu. Dobrze, że żaden z polskich polityków tego nie organizował, bo by wszyscy byli obecni w plecy 70 milionów. Tak to przynajmniej wszyscy byli jednego w dupę. A wiem, jestem okropny. Już mnie więcej tu nie zaproszą. Jestem na etapie też zakładania firmy. Bo chcę coś zrobić z sobą. W końcu. Chciałem dodzwonić się do ZUS-u, podpytać parę rzeczy takich istotnych. Dzwoniliście kiedyś do ZUS-u? Niemożliwe. Nie. Nie? Nie dzwońcie, podam wam później inny numer. Chciałem zadzwonić do ZUS-u, ale wkurwiłem się i stwierdziłem, że znajdę numer do kancelarii prezydenta. I zadzwonię. Słuchajcie, dodzwoniłem się. Odebrał Andrzej. Słuchajcie, on taki był przejęty, w ogóle ucieszony, że ja po polsku z nim rozmawiam. Naprawdę. Tak się przejął moją sytuacją, że stwierdził, że on wszystko za mnie załatwi w ZUS-ie. Jeszcze go podpytałem, czy jest w stanie ogarnąć mi kilka podpisów na dokumentach. Będzie miała problemu, on wszystko podpisze. Słuchajcie, Jarek dał mu kota do podłaskania, a on go podpisał. Więc on wszystko podpisze. Nasza polityka jest ciężka, ale cóż. Oczywiście jestem antypolityczny. Jakbym miał coś znaleźć na platformę... Nie dzisiaj. Następnym razem. Tak na koniec jeszcze chciałem powiedzieć o mojej traumie, którą przeżyłem ostatnio. Bardzo dużą traumę. Poszedłem do okulisty i okazało się, że mam astygmatyzm. Ja byłem zdruzgotany. Ja zadzwoniłem do mojej żony i do rodziców. Powiedzieć, że ja mam autyzm. Słuchajcie, ja całemu światu prawie oznajmiłem, że ja mam autyzm. Moi znajomi dla beki prawie założyli konto na się pomaga, żeby wpłacać tam dla mnie hajs, bo ja mam autyzm. Mało tego, ja już miałem gotowe, wypełnione dokumenty, żeby zanieść, żeby przyznali mi grupę inwalidzką. Słuchajcie, to tyle ode mnie. Dzięki wielkie. To mój program z życia wyjęte. Do zobaczenia następnym razem. Dzięki za zaproszenie.